Katarzyna Wierzbicka, witam Państwa w piątek 10 lutego i zapraszam na wydarzenia. Rozpoczęły się prace modernizacyjne wału przeciwpowodziowego pomiędzy Tarnobrzegiem a Kośmierzowem, które zapewnią większe bezpieczeństwo mieszkańcom. Zakończą się 15 grudnia. W związku z remontem wału na prośbę mieszkańców w tarnobrzeskim magistracie zwołano zebranie z udziałem przedstawicieli miasta, podkarpackiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych, wykonawców zadania, a także mieszkańców i zarządów osiedli, które ze względu na swoją lokalizację są najbardziej narażone na zalanie wodą. Rozbudowa wału rozpoczęła się 20 stycznia i będzie wykonywana segmentowo. Że każdy odcinek musi być zakończony przynajmniej do montażu folii, zakotwienia folii, w dolnej części, w górnej części przykrycia i ewentualnie następne dopiero 200-300 metrów. Tak, żeby no, była pełna kontrola na wypadek jakichś tam wezbrań czy podniesienia stanu wody. Odcinek wału pomiędzy osiedlem Wielowieść a przeprawą promową podwyższony zostanie od 1,5 do 2 metrów. Odcinek od przeprawy do Skalnej Góry zostanie objęty zabezpieczeniem mobilnym. Tak zwane mobilne zabezpieczenia polegają na tym, że są zamontowane takie tak zwane stałe kotwy plus tak zwane murki żelbetowe na całej linii tego mobilnego zabezpieczenia. To w chwili, gdy nie ma powodzi, nie przeszkadza w jakiejkolwiek tam ingerencji czy poruszaniu się samochodami. Natomiast cały system tego mobilnego zabezpieczenia to zgodnie później z opracowaną instrukcją eksploatacji będzie przechowywany. Ogólne prawo zakazuje poboru kruszywa z podwalan, dlatego też mieszkańcy osiedli muszą liczyć się z niedogodnościami związanymi z przejazdami maszyn i transportem ziemi. W razie uszkodzenia nawierzchni firma jest zobligowana do jej naprawy. To jest około 300 tysięcy kubików, które no, muszą dojechać tymi trzema wytypowanymi drogami. Pierwsza droga to jest ulica Wielowieś oczywiście, ulica Ogrodowa, Hutnicza i ten zakres tam taki myślę najmniej kolidujący mieszkańcy na otoczeniu. Drugi zakres to jest w rejonie oczyszczalni ten dojazd, tak jak jest pobór kruszywa na tą drogę docelowo. I trzeci to jest ulica Słomki, tak jak obecnie się to odbywa już tutaj górny zakres inwestycji, czyli od Skalnej Góry do powiedzmy do odpływu z wód deszczowych. To oczywiście proszę mieszkańców o wyrozumiałość. To jest rok czasu i będziemy mieli nowe wały, będzie bezpiecznie w Tarnobrzegu. W związku z modernizacją wału w tym roku Dni Tarnobrzega nie odbędą się na terenach zielonych nad Wisłą, a nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Po raz kolejny reforma oświaty i reorganizacja tarnobrzeskich szkół były głównymi tematami spotkania, które tym razem odbyło się w gimnazjum nr 2. Obecna na nim była podkarpacka kurator oświaty Małgorzata Rauch. Spotkanie w gimnazjum nr 2 nie było pierwszym, na którym przedstawiciele miasta, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice uczniów próbowali sprostać rządowej reformie oświaty i wypracować najkorzystniejsze, najmniej bolesne dla wszystkich, a zwłaszcza dla nauczycieli i uczniów, rozwiązanie. Dyskusje toczyły się w obecności podkarpackiej kurator oświaty, która przyjechała do Tarnobrzega na zaproszenie przewodniczącego Rady Miasta. Po raz kolejny poruszano tematy dotyczące przekształcenia gimnazjum nr 3 w liceum, a także wspólnie rozważano losy szkoły podstawowej nr 4, której uczniowie według koncepcji miasta mieliby uczyć się w dwóch budynkach, korzystając również z sal gimnazjum nr 2. Prezentowane rozwiązania mają na celu przejść przez trudny okres zmian. Trudny zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli, którzy żyją w niepewności i boją się, że mogą stracić pracę. Znamy już, jak wygląda siatka godzin. Wiem, jeżeli tutaj firma Vulcan nam przedstawia, że będzie więcej oddziałów niż do tej pory, no to dlaczego nie można się spotkać z nauczycielami, niekoniecznie każdemu powiedzieć, że będziesz miał pracę tutaj czy tutaj, ale można powiedzieć, jakie są możliwości, żeby ci ludzie zobaczyli po prostu to. I tego cały czas brakuje. Naprawdę, tylko i wyłącznie o to chodzi. W waszym środowisku nauczycielskim musi pojawić się tak zwana solidarność nauczycielska, proszę państwa. To jest najważniejsza kwestia, przed którą tak naprawdę będą stali również dyrektorzy, jak i wy nauczyciele. Wydaje się, że aby utrzymać, tak jak powiedziałem wcześniej, jak największą liczbę etatów, to niestety nie może być takich dysproporcji, że ktoś będzie miał powiedzmy jedną czwartą etatu, a ktoś nie będzie miał pełnego. To wszystko musi się wyrównać i wtedy wydaje mi się, że przez całą tą reformę przejdziemy obronną ręką wszyscy. My przygotowując koncepcję, od samego początku mówiliśmy, ja to mówiłam i podkreślałam wielokrotnie, że moim celem będzie oprócz
myślenia o dzieciach, jednak mimo, że jestem naczelnikiem, bardzo dużo myślę o nauczycielach. I właśnie mówiłam o tej solidarności, że według moich obliczeń większość nauczycieli, może wszyscy, według moich kalkulacji nikt nie powinien stracić pracy. Mówiłam o kilku furtkach, mówiłam o nauczycielach wspomagających i mówiłam, że to się wszystko uda bez nerwów, pod warunkiem, że będziemy współpracować. Odniosę się tutaj jeszcze do tego, dlaczego tyle nerwów i emocji niepotrzebnych było. No dlatego, że niestety ja z przykrością, patrząc na tą dyskusję, muszę odnieść się do tego, co mi zarzucano wielokrotnie, że opóźniałam dyskusję, że nie chciałam pewnych decyzji podjąć. Ja uważam, że robiłam to bardzo świadomie i bardzo odpowiedzialnie. Dopóki ustawa nie została podpisana, moim zdaniem nie powinniśmy byli zabierać głosu. Ja powiedziałam o kilka słów za dużo, dlatego że zostałam niemal zmuszona do tego, żeby pewne rzeczy wyjawić. I powiedziałam o pewnych obietnicach, że odwołam się na przykład do artykułu 30, który w momencie, kiedy żeśmy rozmawiali już o koncepcji, że nauczyciele będą się dzielić etatami, że nie będzie problemu, bo nie będzie artykułu 30. Powiedziałam to o 3-4 dni za wcześnie, bo potem okazało się, że nastąpiły poprawki. Artykuł 30 został cofnięty, jest, obowiązuje, czyli krótko mówiąc, moje słowa były rzucone na wiatr. To, co obiecałam, muszę się z tego wycofać. Podkarpacka kurator oświaty, która brała udział w spotkaniu, jak sama mówi, jest zadowolona z jego efektów. Uważa, że takie dyskusje są konieczne do tego, aby odpowiednio przystosować się do zmian. Musi ta koncepcja być powszechnie akceptowana, powszechnie przez rodziców, przez nauczycieli i zrozumiana, dlaczego te zmiany, dokąd one mają nas doprowadzić, w jakim kierunku w ogóle my zmierzamy, po co je przeprowadzamy, tak? Jak będzie przyszłość tej oświaty tutaj w Tarnobrzegu wyglądała. I proszę Państwa, dwie kwestie tutaj zostały poruszone, na które ja też zwróciłam uwagę i do których może chciałabym się odnieść. Z jednej strony tą koncepcją rządzi wspomniana ekonomia tutaj przez niektórych i te liczby, które tutaj padały i one są zatrważające. To jest ta bezlitosna prawda, która pokazuje, że generalnie w całej Polsce po prostu do roku 2027 tych urodzeń będzie po prostu mniej. To jest o 370 tysięcy dzieci jeszcze mniej, więc to są naprawdę ogromne liczby. I stąd właśnie w ogóle jakby motywacja również przereorganizowania systemu edukacji. Temat ten z pewnością jeszcze nie raz stanie się przedmiotem dyskusji. Ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa. W Tarnobrzegu przed komisją lekarską stawili się już pierwsi młodzi mężczyźni. Badaniom poddane zostaną także kobiety. Łącznie około 750 osób z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Kwalifikacja ma na celu przede wszystkim zbadanie predyspozycji zdrowotnych młodych ludzi do pełnienia służby w wojsku. Podlegają jej mężczyźni urodzeni w 1998 roku, czyli 19-latkowie, a także osoby starsze, roczniki 1993-1997, które z różnych powodów do tej pory nie stawiły się przed Wojskową Komisją Kwalifikacyjną. Wszystkie osoby, które były ujęte na liście stawiennictwa, otrzymały odpowiednie wezwania z określoną datą i godziną i miejscem stawienia się na kwalifikację wojskową. Kwalifikację wojskową mamy od 6 lutego do 10 marca. 10 marca w dniu ostatnim tej kwalifikacji będą badane kobiety, które z racji swoich zawodów medycznych czy weterynarii podlegają obowiązkowi kwalifikacji wojskowej. Na pierwszy ogień poszli wezwani mężczyźni, którzy zostali przebadani przez komisję lekarską sprawdzającą ich predyspozycję do bycia obrońcami ojczyzny. Dokonuje oceny ich stanu zdrowia pod kątem przydzielenia określonej kategorii, pod kątem zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej. Ogólnie to jest sprawdzane wzrost, waga, ciśnienie, obwód klatki piersiowej. Badanie robią sprawdzenie, czy byliśmy chorzy wcześniej, w przyszłości, czy mieliśmy jakieś choroby, schorzenia. Ciśnienie jest sprawdzane
i ogólnie budowa ciała, postura. W dniu wczorajszym komisja tutaj oceniająca spośród 23 osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej, 17 orzekła jako kategoria zdolności A, czyli zdolni i przeznaczeni do pełnienia czynnej służby wojskowej. Natomiast część tych młodych ludzi wymaga badań specjalistycznych, w związku z czym są kierowani na konsultacje specjalistyczne do lekarzy na terenie Tarnobrzega. Dokonujemy wstępnego rozeznania, kto spośród tych kandydatów deklaruje ewentualnie dalszą chęć, zainteresowanie służbą wojskową, szkołami wojskowymi, służbą przygotowawczą, bądź też służbą w tworzonych właśnie Wojskach Obrony Terytorialnej. Sprawdziliśmy, jaki jest stosunek młodych ludzi do pełnienia służby wojskowej. Czy wiążą z nią swoją przyszłość? Na dzień dzisiejszy to nie bardzo się widzi coś takiego. Na razie to szkoła przede wszystkim, trzeba ukończyć i później najwyżej o czymś można myśleć. Możliwe, że właśnie do tej obrony terytorialnej, ale to jeszcze nie wiadomo do końca, jak to będzie. Nie jestem zainteresowany w tym temacie. No, planuję studiować za granicą, więc nawet nie mógłbym przyjeżdżać na te szkolenia, więc się mija z celem. Dostałem wezwanie, ale nie wiążę w ogóle przyszłości z wojskiem. Jakoś mnie nie interesuje. Jak mówi major Krzysztof Jasiński, są jednak osoby, które w przyszłości planują założyć wojskowy mundur. Na obecną chwilę mamy już kandydatów, którzy zadeklarowali, że będą składać wnioski do szkół wojskowych oraz te, które po zakończeniu nauki w szkołach średnich, ponadgimnazjalnych, myślą o tym, żeby założyć mundur. Choć dziś obowiązkowej służby wojskowej nie ma, na wezwanie każdy musi stawić się przed komisję. Tych, którzy nie dopełnią tego obowiązku, czeka niemiła niespodzianka. Postępowanie egzekucyjne w administracji zezwala na przymusowe doprowadzenie przez policję osób do kwalifikacji wojskowej. Po raz kolejny młodzi radni Tarnobrzega spotkali się na sesji. Tym razem rozmawiali o akcji promującej miasto i karnawałowym balu charytatywnym, który już niebawem. Bal to jeden z pomysłów Młodzieżowej Rady Miasta, która w ten sposób chce pomóc w dokończeniu dzieła księdza prałata Michała Józefczyka, bowiem dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów wyposażenia dla domu świętej matki Teresy z Kalkuty. My sami jako taką Młodzieżową Radę Miasta nie możemy przeprowadzać żadnych zbiórek, ale chcieliśmy wymyślić jakąś taką akcję powiązaną z walentynkami. No i tutaj właśnie z pomocą nam przyszła akcja katolicka, która no od już dłuższego czasu zbiera właśnie pieniążki na dokończenie tego domu świętej matki Teresy z Kalkuty. Dlatego stwierdziliśmy, że połączymy wspólnie siły i jedni i drudzy na tym skorzystają. Bal charytatywny odbędzie się w restauracji Fregata w Tarnobrzegu 17 lutego. Jego rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 19. Podczas balu będziemy się wspólnie bawić przy dobrej muzyce, przy DJ-u. Na balu nie zabraknie dobrej zabawy, konkursów. Będzie również loteria. Na bal może przyjść każdy. Młodzież, dorośli i osoby starsze. Przepustką jest jedynie bilet, którego cena wynosi 60 zł. Liczymy na to, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością. Można przyjść albo samemu, albo zabrać swoją połówkę. Serdecznie zapraszamy. Piraci, księżniczki, czarownice i wiele innych bajkowych postaci przybyło do Środowiskowego Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tam odbywał się bal karnawałowy. Środowiskowy Dom Kultury to miejsce przyjazne wszystkim mieszkańcom miasta, zwłaszcza tym najmłodszym. Nie zapomniano o nich również w okresie karnawału. Specjalnie dla nich przygotowano, jak co roku zresztą, wspaniały bal. Jest to naprawdę wydarzenie bardzo niezwykłe dla dzieciaków, ponieważ tak naprawdę dzieci, wiedząc o tym balu, przygotowują się na długo przed, na kilka tygodni właśnie rozmawiają, w co będą, za kogo będą przebrane, jakimi postaciami będą. I na pewno jest to takie wydarzenie, taka aktywność dla dzieci, która wpływa na takie pozytywne emocje, dobre uczucia. Samo to, że dzieci mogą się wcielać właśnie w bardzo różne postacie, bardzo kolorowe. Myślę, że na pewno ten dzisiejszy dzień zapamiętają naprawdę na długo, na długo. Stroje dzieciaków budziły wielki podziw.
Dziewczynki są przybrane za królewny, księżniczki, są motylki, biedronki, wróżki, chłopcy, natomiast widzimy różne postaci właśnie batmanów, postaci piratów, no i naprawdę jeszcze wiele, wiele różnych. I za kogo się przebrałaś? Za piękną i bestię. A ty za co się przebrałaś? Za Elzę. Ja za żołnierza. A co takiego ma żołnierz charakterystycznego? Opowiedz o tym swoim stroju. Nóż, strój fajny i no i jeszcze pistolet moja mama trzyma. Za dinozaura. A skąd taki pomysł? Sam wymyśliłeś czy mama podpowiedziała? A kiedyś już mama tam wydrukowała. I jak ci się podoba tutaj na balu? Fajnie, jest super i dużo imprezy. I jak się bawisz tutaj? Dobrze. Co się podoba? Wszystko. Bawimy się w kaczuszki, gramy w hugi bugi. A czy wy lubicie takie bale karnawałowe tutaj w Środowiskowym Domu Kultury? Tak. Dlaczego? No bo jest fajnie, możemy trochę potańczyć, w różne zabawy się bawimy. Jedną z nich była zabawa z dobrze znaną i lubianą przez dzieci chustą klanzy. Można się bawić tak, że podrzuca się chustę i na tej chusty na przykład są piłka jest albo jakieś cukierki. Dziewczyn mówił jakiś kolor i jak ktoś miał ten kolor, to trzeba było przejść na drugą stronę kółka. 3, 4, zaciskamy kółeczko do środka. 3, 4, ryb i hop. Karnawałowa radość połączyła wszystkich. Wspólnie z dziećmi bawili się również rodzice. Zabawę ocenili pozytywnie. Super! Myślę, że jest bardzo zadowolony, zresztą myślę, że Gabrysia także, wszystkie dzieci. Po ponad dwugodzinnej zabawie wszystkie dzieci były zmęczone, ale szczęśliwe. Znalazły jeszcze siłę, żeby przesłać wszystkim mieszkańcom miasta pozdrowienia. Miłość to największe i najsilniejsze ze wszystkich ludzkich uczuć. Jak kochają Tarnobrzeżanie? Oto krótki materiał o miłości, zrealizowany z okazji walentynek. Literatura piękna przepełniona jest miłosnymi historiami. To jeden z ulubionych tematów wielkich pisarzy. Nie trzeba być jednak poetą, aby o miłości móc mówić. Znają się na niej już przedszkolaki. Miłość to jest takie coś, że dwojga ludzi się w sobie zakochuje. Albo jeszcze takie ludzie, którzy się zakochali, to są przybrani i już sobie robią wesele i czasami robią sobie randki też. A czy dają sobie prezenty? Dają. Jakie na przykład? Na przykład sobie dają serca albo laurki. Ja kocham wszystkich z rodziny. A ja też kocham wszystkich z rodziny. Jak kogo? Babcię, moją siostrę cioteczną, moją siostrę Emilkę, moją ciocię, mojego wujka, A ty kogo kochasz? Ja kocham wszystkich z rodziny. Czyli kogo? Kocham. No, mamę, wymień, kogo jeszcze? Mamę, tatę, brata. Przedszkolaki o miłości potrafią również śpiewać. O miłości przypomina święto zakochanych. Jakie pomysły na spędzenie tego dnia ma młodzież? Ja w tym roku zabiorę moją dziewczynę do restauracji, myślę, kupię jakieś kwiaty, wyznam jej po raz kolejny już miłość. Ja zrobię kolację mojemu chłopakowi. No i pewnie pojedziemy do kina. Chociaż wolelibyśmy spędzić ten czas oglądając romantyczny film w domu. Niegdyś wyznając miłość pisało się listy. XXI wiek zna inne metody. Większość właśnie używa tych aplikacji, tych Facebooków, Snapchatów do tego, żeby wyznawać miłość. I myślę, że to do niczego dobrego nie prowadzi. Bo jednak taka twarzą w twarz takie wyznania są więcej warte niż takie napisane przez elektronicznie przez Facebooka czy
inną aplikację. No ale nie ukazuję miłości na Facebooku raczej. Tak, można, reakcje na przykład są i takie różne rzeczy. Niektórzy do wyznawania miłości mogą wykorzystać znajomość poezji. Na górze róże, na dole fiołki, a my się kochajmy jak dwa aniołki. Inni składają swoim bliskim życzenia miłości, na przykład w telewizji. Chciałabym złożyć życzenia mojemu chłopakowi, Sebastianowi. Życzę wszystkim zakochanym parom dużo miłości. To ja pozdrawiam mojego chłopaka, Przemka. I oto moją przyjaciółkę, no jest wspaniale, że na świecie. O miłości można mówić krótko i zwięźle, albo długo i wzniośle. Można też kochać i nie mówić o tym wcale. Jak? Gestem, czy tam różnym na przykład, no nie wiem, nawet spojrzeniem można to przekazać. Miłość, choć piękna, potrafi też nieźle dać w kość. Jakie są sposoby na złamane serce? Jedzonko i dobry film, rozmowy z przyjaciółmi, no i jakoś się idzie dalej. Ja myślę, że najlepiej spędzić ten czas samotnie, przeczytać jakąś książkę, może oglądać jakiś film. Najlepiej trzeba sobie zająć czymś czas, żeby nie siedzieć samemu. O miłości dużo wiedzą również ci, którzy najwięcej w życiu przeżyli. Jednogłośnie twierdzą, że jest to bardzo ważne uczucie. No, miłość jest pięknym uczuciem, które łączy dwoje ludzi. I jeśli idą ze sobą zgodnie przez całe życie i pielęgnują to uczucie, darzą się nie tylko miłością, ale zaufaniem, więc pokonują wszystkie trudności i no tak jak my na przykład z mężem. No miłość jest ważna, ale ważne jest też zdrowie, poszanowanie. A uważam, że chyba życie bez miłości nie jest nic wart. To jest podstawa. Miłość jest takim bodźcem do życia, które daje nam wiarę w to, że jesteśmy komuś potrzebni przede wszystkim. No to jest chyba największy dar, wielkie szczęście. No. Miłość do wnuków, do wszystkich, to jest największe szczęście w życiu, jakie może być. Trzeba dbać o miłość, bo to jest największy dar, no. Niestety. Taka prawda. Bez miłości to nie ma życia. Istnieją różne rodzaje miłości. Jedną z nich jest miłość dziadku dla swoich wnuków. No wnuczki są dla nas wszystkim. Są ważniejsze od dzieci chyba naszych. No, bo to jest chyba prawda. Tak jest jednak. Ma się więcej czasu, chyba cierpliwości do wnuczków niż do dzieci własnych. To jest na pewno. I dzieci są już starsze i zostały wnuki. Człowiek no, po prostu lubi z nimi posiedzieć, pogadać, bo mają więcej czasu, a swoje dzieci już mają swoje obowiązki i człowiek traktuje tak podobnie jak kiedyś swoje dzieci. O, do wnucząt, o, największa miłość, nawet do swoich, ja wiem, mi się wydaje, że większa jest ta miłość do wnuków niż do swoich dzieci. Bo oczywiście, mówię, że dzieci swoje się lubi, a wnuków się kocha. Z okazji walentynek życzymy wszystkim naszym widzom ogromu miłości przez całe długie życie. Studio tańca i ruchów ram po raz kolejny zachwyciło mieszkańców miasta. Tancerze mają już za sobą tradycyjny noworoczny koncert. Wraz z początkiem nowego roku tancerze Studia Tańca i Ruchów Ram zawsze wychodzą na scenę i prezentują swoje roczne postępy taneczne. Koncert zatytułowany 12 miesięcy przyciągnął do Tarnobrzeskiego Domu Kultury tłumy. Przez ten czas 3 dni koncertów, które uznajemy za święto dla tych dzieci. Chcielibyśmy, żeby to było święto, żeby to był ich czas. Chcemy, żeby poczuły się dzieci w krainie baśni, w krainie cudownej. Stąd bogactwo światła, stąd bogactwo scenografii. Przygotowania nad programami zaczynamy już jesienią. Uczymy dzieci nowych kroków tanecznych, nowych schematów. Później łączymy to w całość i pracujemy nad techniką wykonania, żeby dzieci czuły się jak najpewniej na tej scenie, żeby wypadły jak najlepiej. Te dzieci są najważniejsze. I dzięki im za to, że są, że tańczą, że śpiewają, że są z nami. Na scenie można było podziwiać około 200 tancerzy, wśród nich dzieci, a także młodzież, która związana z Framem jest już kilka, a nawet kilkanaście lat. Byłam Śnieżką. Czy ty lubisz występować? Tak. A dlaczego? Bo lubię. A czy ty się stresujesz przed takimi występami? Trochę tak. Ja jestem w pingwinka przebrana. A po co się tak przebrałaś za tego pingwinka? No bo pani mi kazała. Ale to było potrzebne? Po co? Żeby do występu pasowało.
A co jest takiego fajnego w tym występowaniu? Taniec. Że mamy fajne stroje, że mamy fajną bardzo panię. Myślę, że było bardzo dobrze. Byliśmy naprawdę bardzo zdenerwowane i cieszę się, że się udało. Było wszystko dobrze. To jest taka jakby integracja wszystkich grup. To jest bardzo takie fajne uczucie, trochę stresik na początku, ale później jak już się zaczyna tańczyć, to wszystko mija. To jest moja pasja, tańczę już 12 lat. Jak się przychodzi na salę, zaczyna się tańczyć, to znikają wszystkie problemy. Wszystko, co się działo w domu, w szkole, wszystko znika. Jak się wejdzie na scenę tutaj do tych wszystkich naszych osób, do naszej grupy, to się tak o wszystkim zapomina i tak fajnie. Tancerze zaprezentowali choreografie już znane, ale pojawiły się również nowe, które na koncercie 12 miesięcy zostały zaprezentowane publiczności po raz pierwszy. Taniec jest generalnie sztuką wolności. To jest moja teoria. Zamykanie go w ramy jakiejś totalnej dyscypliny jest może piękne, ale nie otwarte. Człowiek powinien się czuć wolny tańcząc. To jest dla mnie taniec. I próbujemy w tych dzieciach poszukać tej wolności, w każdym z osobna. Na zawsze te koncerty dają mi dużą radość i no, mam satysfakcję ze swojej pracy, ze swoich podopiecznych. Jestem z nich dumna, jestem zadowolona z efektu końcowego. Podczas koncertu tancerzom Studia Tańca i Ruchu Fram towarzyszyło również Studio Piosenki oraz chórek Łapu Capu. Wracają mrozy, a wraz z nimi znacznie poprawiają się warunki narciarskie na stoku w Siedleszczanach. Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do korzystania z tej zimowej aury. Sympatyków jazdy na dwóch i na jednej desce nie brakuje. Stok w Siedleszczanach jest idealny zarówno dla osób zaczynających przygodę z nartami, jak również chcących udoskonalić technikę jazdy. Nasz stok jest orczykowy, przy stoku działa szkółka narciarska, jest wypożyczalnia. Cały stok ma 370 metrów długości, stok jest ratrakowany codziennie, jest sztucznie naśnieżony. Na amatorów i miłośników białego szaleństwa czeka bezpłatny parking, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, nart, butów, kasków i kijków. Istnieje także możliwość skorzystania z porad instruktorów narciarstwa. Dzięki sprzyjającej pogodzie na stoku panują idealne warunki dla miłośników białego szaleństwa. Warunki są dobre, wydaje mi się, że dzisiaj jeszcze troszkę zaśnieżyło. Jeszcze dlatego, że troszkę podskoczyła temperatura, to śnieg jakby zaczął się lepić, a już nie jest taki sypki jak kiedyś, no to wydaje mi się, że jest dobrze. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, wzięliśmy sobie instruktora na godzinę, żeby nam w ogóle pokazał, jak się nie zabić. No i powiem, że jakoś to nam idzie pomału, trochę koślawo, że tak powiem, ale jest dobrze. Ja się boję prędkości, więc dla mnie to nie jest takie łatwe, ale dzieci to tutaj naprawdę godzina i po prostu śmigają, jakby się urodziły w nartach. Pozdrawiam wszystkich z tej pięknej stoczni narciarskiej. Stok czynny jest 7 dni w tygodniu od 9 do 20. Cena za jeden zjazd od poniedziałku do piątku to 1,50 zł. W weekendy 2 zł. Miłośnicy białego szaleństwa muszą przygotować dodatkowe 10 zł na kaucję zwrotną za kartę magnetyczną, która umożliwia korzystanie z wyciągów. Zapraszamy bardzo od godziny 9 do 20. Na pewno każdy będzie zadowolony, kto się skusi na to białe szaleństwo. Nie czekaj, wykorzystaj więc tę piękną zimową pogodę. Matematyka to przedmiot, który nie jedynemu maturzyście spędza sen z powiek. Zainteresowani będą mogli jednak podszkolić się z tej dziedziny. Wszystko w ramach akcji SOS Matura. Organizatorem akcji są członkowie Stowarzyszenia Tarnobrzeżanie.pl, którzy zdecydowali się wyciągnąć pomocną dłoń do młodych ludzi, proponując im cykliczne zajęcia. To jest już czwarta edycja SOS Matura, przedsięwzięcie, które rozpocząłem kilka lat temu, cieszy się dalej powodzeniem. Po raz czwarty się spotykamy, po raz czwarty chcemy zaprosić młodzież tarnobrzeską i nie tylko i z okolic Tarnobrzega do tego, żeby podszlifowali swoją wiedzę z matematyki. Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie takich, którzy czują się trochę słabi albo nie do końca dobrzy z matematyki.
Zajęcia będą prowadzone w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu przez dr Marię Borowską, wykładowczynię Tarnobrzeskiej Uczelni oraz Annę Woś, nauczycielkę ze Stalowej Woli, dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty. Te spotkania są bezpłatne, aczkolwiek wykładowcom profesjonalnym trzeba w jakiś sposób się zrewanżować. Więc jest grupa osób Tarnobrzegu i firm, które w części zasponsorują i pokryją te koszty dla naszego wspólnego dobra. Pierwsze zajęcia zaplanowano na 21 lutego. Zajęcia będą prowadzone nie tylko metodą wykładową, będą głównie metodą warsztatową, jakimiś otwartymi problemami, także młodzież będzie mogła na zajęciach powiedzieć, z czym mają problemy i wykładowcy po prostu będą z młodymi ludźmi to trenować. Także tym bardziej wydaje się, że no jest to atrakcyjne dla młodych ludzi i no ma służyć temu, żeby matura była zdana i zdana z dobrym wynikiem. Na naszej stronie jest cała informacja, jakie tematy, kiedy, bo niektórzy mogą skorzystać tylko z wybranych. Nie ma obowiązku bycia od początku do końca, to też jest bardzo ważne. Można nadrobić to, co się straciło. Każdy z nas wie, jak to z matematyką jest, że pewne okresy można gdzieś zapomnieć i wtedy to jest dla przypomnienia. Liczba miejsc jest nieograniczona, jednak na zajęcia należy się zapisać. A jak to zrobić? Zapisy są na naszej stronie internetowej, oczywiście również przez nasz profil na Facebooku, również telefonicznie, także wszelkie formy i wszystkie osoby chętne mogą się jak najbardziej z nami skontaktować. Planujemy, że będzie to grupa około 80-100 osób. W zależności od liczebności podzielimy wtedy osoby na jedną bądź na dwie grupy. Darmowe korepetycje przewidziane są do 11 kwietnia. Znamy już laureatów 23. plebiscytu sportowego Echa Dnia w Tarnobrzegu. Zdecydowanie zdominowały go dwie dyscypliny – piłka nożna i pływanie. Plebiscytowi sportowemu organizowanemu przez gazetę Echo Dnia od samego początku przyświecał i przyświeca ten sam cel. Plebiscyt ma na celu przede wszystkim uhonorowanie tych osób, które przez cały rok ciężko pracują i często nie mają okazji do tego, żeby spotkać się na takim luźnym spotkaniu, porozmawiać na temat sportu, a przede wszystkim pokazać tych, którzy nas cieszą swoimi wynikami sportowymi w ciągu roku. Wśród nominowanych znalazły się osoby wytypowane przez organizatorów plebiscytu, a także przez mieszkańców, czytelników Echa Dnia. Podobnie jak poprzednie edycje, również i ta cieszyła się dużą popularnością wśród czytelników gazety, którzy chętnie oddawali głosy na najpopularniejszych sportowców i trenerów oraz największe talenty w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim. W tym roku mieliśmy bardzo dużo głosów, jeśli chodzi o czytelników, to oczywiście bardzo cieszy. Myślę, że jest to przekrój dyscyplin sportowych, które są najbardziej popularne w naszym regionie i są niespodzianki, są fajnie, że jest żeglarstwo, fajnie, że jest ktoś z lekkiej atletyki, także na pewno nas to cieszy. Najpierw było głosowanie czytelników, które trwało 2 miesiące i po tym, jak zakończyło się głosowanie dla czytelników, do pracy przystępowała kapituła, która przygotowywała swoje propozycje, 10, 3 trenerów, 3 talentów, no i potem zsumowały się punkty, które dzieliły się porówno i tak powstała ostateczna klasyfikacja. Zdecydowanie tym razem plebiscyt zdominowała piłka nożna i pływanie. Najpopularniejszym sportowcem 2016 roku został Daniel Koczon, piłkarz Siarki Tarnobrzeg. Każde wyróżnienie jest miłe, zwłaszcza tutaj w Tarnobrzegu, gdzie takie uwieńczenie mojej 4-letniej kadencji jako piłkarz siarki zostałem doceniony. Ale tą nagrodę to również trzeba zadedykować moim kolegom, bo jak wiadomo, piłka nożna to nie indywidualny sport i tak samo koledzy pracowali na tą nagrodę, którą dzisiaj czytelnicy Echa Dnia mi przyznali. Zawsze jakieś wyróżnienia są motywacją i my z kolegami, z drużyny postaramy się wypaść jak najlepiej w tej rundzie wiosennej. Spośród trenerów najwięcej głosów uzyskała Angelika Michalik z Delfina Tarnobrzeg, której już kolejny raz udało się triumfować w tym plebiscycie.
To jest takie jakby podsumowanie mojej całej pracy. Cieszę się niezmiernie, że zajęłam w tym roku pierwsze miejsce po raz drugi, bo w tamtym roku też pierwsze miejsce. No, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się. Myślałam, że po prostu ktoś inny będzie na pierwszym miejscu, ale bardzo się cieszę. To jest taka nagroda dla mnie za to, co robię, za to, co poświęcam swój czas na wyjazdy na zawody, ale również tą nagrodę dedykuję swoim podopiecznym, bo bez nich przecież nie byłoby tej nagrody i rodzicom przede wszystkim, którzy motywują też poniekąd swoje dzieci do tego, żeby przychodziły rano na siódmą na basen. Najbardziej popularnym talentem sportowym okazała się Kinga Tomczyk, siatkarka Siarki Mosir Tarnobrzeg. To wiadomo, że jest pewne wyróżnienie jak dla mnie. Ja nie wiedziałam, że wezmę w ogóle udział. Jak trener mi powiedział, że zostałam zgłoszona, to wiadomo, że byłam zaskoczona. Zawsze człowiek czuje się jakoś wyróżniony w pewnym sensie, że jego działanie ma jakąś wartość. Laureaci w nagrodę otrzymali dyplomy i pamiątkowe statuetki. Telewizja kablowa Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej unowocześnia swoją ofertę programową. Informujemy, że od 21 lutego bieżącego roku Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu wprowadza do swojej oferty telewizji kablowej nowe programy nadawane w jakości HD. Będą to programy przede wszystkim z grupy Polsat, w skład których wchodzić będą m.in. Polsat Play, Polsat Cafe, Polsat Romance, Polsat Doku oraz Polsat Fight oraz jeden program Discovery Historia. Ponadto 10 programów zmieni swój system nadawania z jakości SD na jakość HD. Powyższe działania spowodują zmianę planu kanałowego, dlatego prosimy o dostrojenie swoich odbiorników telewizyjnych bądź dekoderów. I na dzisiaj to już wszystko. Po wydarzeniach zapraszam Państwa na program Bardzo Kulturalnie, sport, a następnie na rozmowę o magii z psycholog Bożeną Andrychowicz. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.